Ostatni odcinek filmów z serii Facebook dla nauczycieli chciałbym poświęcić stronom. Strona to jedna z wielu bezpłatnych funkcji Facebooka. Stronę możemy założyć, aby promować i informować o projekcie edukacyjnym, szkole, organizacji czy swoich działaniach. Zadajecie sobie pytanie, czy to ma sens? Ma, i to wielki. Wyobraźcie sobie tylko, że moje działania realizowane na stronie Pan Belfer, nauczyciel z internetów, na Facebooku, tylko w maju 2020 roku dotarły do ponad 220 tysięcy ludzi, którzy zostawili w formie różnych aktywności ponad 80 tysięcy razy swój ślad pod moimi postami. Materiały wideo, które opublikowałem w tym czasie, zostały wyświetlone przez ponad 150 tysięcy osób. Mam nadzieję, że na przykładzie tych kilku liczb rozumiecie, jaki realny wpływ mają strony na społeczność edukacyjną. Przygotowałem dla Was propozycję kilku stron na Facebooku, prezentujących organizacje, projekty i ludzi działających dla dobra edukacji. Moim zdaniem te strony zasługują na Waszego lajka. Super Belfrzy. Publiczna wizytówka zamkniętej grupy 150 innowacyjnych nauczycieli i edukatorów z całej Polski z różnych etapów edukacyjnych. Grupy, do której mam zaszczyt należeć już trzeci rok. Czasami nazywani jesteśmy eduzmieniaczami. Staramy się oddolnie zmieniać oblicze nudnej i nieprzystosowanej do pędzącej rzeczywistości edukacji. Ja Nauczyciel. Strona stworzona wokół społeczności zebranej w grupie Ja Nauczyciel powstała po to, by stworzyć dla nauczycielek i nauczycieli oraz osób związanych z edukacją bezpieczną przestrzeń, w której mogą podejmować dyskusje na temat zmian w systemie edukacji, wspierać się wzajemnie, informować, inspirować i inicjować akcje oddolne. Słowa krzywdzą. To strona kampanii Słowa krzywdzą, uznanej za najlepszy projekt społeczny w Polsce w 2020 roku w konkursie Mądrzy Cyfrowi. Jest wymierzona przeciwko mowie nienawiści. Prowadzą ją nauczyciele, uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej imienia Karola Miarki z Pielgrzymowic. To świetny przykład wykorzystania Facebooka jako narzędzia promującego ważne działania społeczne. Oktawia Gorzeńska. Edukacja, rozwój, zmiana. Oktawia, którą znam osobiście od kilku lat i z którą często krzyżują się nasze edukacyjne ścieżki, pisze o swojej stronie tak. Jesteś w przestrzeni służącej edukacji, rozwojowi i zmianie. To główne obszary mojego działania, w których wspieram ludzi poszukujących nowych pomysłów, inspiracji, rozwiązań i współpracy. I to prawda. Warto obserwować podróż Oktawii od nauczycielki języka polskiego do jednej z liderek polskiej edukacji i czerpać z tej obserwacji mnóstwo inspiracji dla siebie. Nauczona. Strona prowadzona przez dr Danutę Kitowską, którą ludzie związani z edukacją znają bardzo dobrze i mówią o niej nasza Danusia. Tutaj znajdziecie wpisy, z których wybrzmiewa doświadczenie, mądrość i ciągła pasja do rozwoju. Polubienie jej strony to jedno, ale jak ją poznacie osobiście, to zrozumiecie, dlaczego nazywam ją swoją edumamą. Biochemiczne sketchnotki. Ta strona to królestwo Anny Żertki, której talent do rysowania i tworzenia niepowtarzalnych plansz dydaktycznych jest znany i wykorzystywany przez setki nauczycieli w Polsce. Ania dzieli się pomocnymi w nauce rysnotkami z chemii i biologii. Jeśli uczycie przedmiotów przyrodniczych, to z całego serca polecam Wam tę stronę. I tak dotarliśmy do końca tej krótkiej, ale zróżnicowanej listy. Zobaczcie, jak różnie można wykorzystać narzędzie komunikacyjne, jakim są strony. Zacznijcie poszukiwania stron dopasowanych do Waszych potrzeb. Polubcie je, obserwujcie, a jak poczujecie, że chcecie się czymś podzielić ze społecznością edukacyjną, to załóżcie swoją stronę i dołączcie do grona twórców treści edukacyjnych na Facebooku. Trzymam za Was kciuki!